Udowodnił, że jest w formie. Adam Małysz wygrał kwalifikację na skoczni Lillehammer. W sobotnim konkursie zobaczymy aż 5 Polaków. Pokusamo, wszyscy drżeliśmy o formę Małysza. Po kwalifikacjach w Lillehammer drżał już tylko Małysz. Ale nie ze strachu, tylko z zimna. Świetny skok, 133,5 metra sprawił, że Polak przez 40 minut prezentował się dumnie jako lider kwalifikacji. Kolejni zawodnicy skakali, wiał wiatr, padał śnieg, a on stał i marzł. Nie pokonali go ani Simon Ammann, ani Gregor Schlierenzauer. Dobrze spisali się też pozostali Polacy. 9. miejsce po skoku na 129 metrów zajął Kamil Stoch. 12. był Marcin Bachleda. Awansowali także Krzysztof Miętus i Łukasz Rutkowski. Do rozpoczęcia igrzysk w Vancouver pozostało 69 dni. Sezon sportów zimowych nabiera tempa. Oto co będą mogli Państwo zobaczyć jutro w Telewizji Polskiej. TVP Sport, transmisję z biatonowego Pucharu Świata, sprint kobiet o 11.40, sprint mężczyzn o 14.25, a od 15.45 w programie pierwszym konkurs skoków w Lillehammer. Warto obejrzeć skoki w ten weekend, bo na następną okazję możemy trochę poczekać. Poza Skandynawią w Europie nie ma zimy. Konkursy w Harachowie za tydzień zostały odwołane ze względu na brak śniegu.